Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Sabina, możesz mnie jutro zastąpić w pracy? Jadwiga błagała przyjaciółkę. Znowu trzeba było pilnie iść na randkę, a pracy nikt nie odwołał. Jadwiga, już trzeci raz w tym miesiącu mnie o to prosisz. Nie, nie jest mi ciężko zastąpić cię na zmianie. To dodatkowe pieniądze. Ale może czas skończyć z tym niekończącym się poszukiwaniem narzeczonego. On sam cię znajdzie, w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Sabina odpowiedziała. Sabina, obiecuje ci, że to ostatni raz. Więcej cię o to nie poproszę. I dziewczyna złożyła dłonie w błagalnym geście. Dobrze. Sabina machnęła ręką. Idź na swoją randkę. Ale nie spóźnij się, proszę, do domu. Mężczyźni są różni. Wszyscy mają różne intencje. Spotykasz ich na odludziu, a potem niebezpiecznie jest pozwolić ci wyjść. I tak, upewnij się, że oddzwaniasz. Na pewno oddzwonię. Dziękuję ci bardzo, moja droga. Jadwiga podbiegła do przyjaciółki Sabiny, objęła ją mocno za szyję i pocałowała w oba policzki. Sabina tylko potrząsnęła głową w odpowiedzi. Sabina i Jadwiga pochodziły z tej samej wsi. Razem kończyły szkołę, ale uczyły się w równoległych klasach. Potem obie przeniosły się do Moskwy i zapisały na studia medyczne. Na czas studiów miały zapewniony akademik. Jednak po ukończeniu studiów wszyscy absolwenci musieli radzić sobie w życiu na własną rękę. Dziewczyny zdecydowały się więc wynająć razem mieszkanie, co było łatwiejsze finansowo dla nich obu. A potem dziewczyny znalazły nawet pracę w tym samym szpitalu. Pracowały jako pielęgniarki, choć w szkole nigdy się nie przyjaźniły, ale w czasie, gdy mieszkały razem, stały się sobie bliskie. Mogły dzielić się ze sobą szczegółami ze swojego życia osobistego czy zmartwieniami. Sabina dużo wiedziała o Jadwidze. Wiedziała, że bardzo chce wyjść za mąż, ale jak dotąd nie spotkała godnego kandydata. Sabina po prostu żyła, ciężko pracowała. I nie oczekiwała od tego życia niczego nadprzyrodzonego. A dziś Sabina znów była na zmianie. Ale to nic. To pracowita dziewczyna. Poradzi sobie. Poza tym dostanie podwyżkę. Wystarczy na kurs angielskiego online. Już w szkole dziewczyna interesowała się angielskim, ale tylko jej nauczycielka angielskiego nie mogła dać więcej wymagającej uczennicy. Na szczęście był komputer z internetem i Sabina sama uczyła się angielskiego. Ale kiedy przeprowadziła się do miasta i dostała własne pieniądze, Sabina zaczęła wydawać je na samokształcenie. W końcu w przyszłości chciała studiować, aby zostać lekarzem, a nie tylko pielęgniarką. Ale to były tylko wielkie plany i marzenia Sabiny. Ale kiedy marzyła, czuła się tak dobrze, więc Sabina kochała marzyć, ale kochała też pracować. Jadwiga pobiegła na kolejną randkę, a Sabina na nocną zmianę w szpitalu. Dziewczyna pracowała w szpitalu jako płatna pielęgniarka, ale umiała robić zastrzyki, wykonywać dobre masaże i znała się na lekach, choć w szpitalu leki mógł przepisywać tylko lekarz. Zmiana dziewczyny była burzliwa. Dzień wcześniej przyszedł pacjent z bólem brzucha. Lek przepisany przez lekarza nie pomógł mu. Cierpiał na drgawki. Nic nie rozumiem, co mu jest, odpowiedział lekarz. Przez całą noc on i Sabina zastanawiali się, co dolega pacjentowi. Dziewczyna podawała mu kroplówki. Oczywiście nie spała zbyt długo. Udało jej się położyć tylko na około 40 minut przez całą noc. Sen był przerywany. Ale Sabina nie była przyzwyczajona do takiego reżimu. Przez 2 lata pracy przyzwyczaiła się do braku snu, do ciągłego przepracowania. Czasem odsypiała zaległe wolne dni, o ile dała radę, a czasem biegała od zmiany do zmiany, jak na przykład dzisiaj. W końcu zmiana się skończyła i dziewczyna poszła do domu. Niedaleko szpitala znajdowała się mała kawiarnia Lawruszka z przytulnymi, miękkimi fotelami i okrągłymi stolikami. Sabina bardzo lubiła to miejsce. Chodziła tam po dyżurze, szła do kawiarni napić się pysznej kawy z plackiem ziemniaczanym. Siadała w miękkim fotelu, który otulał ją jak miękka pierzyna. Popijała kawę przez rurkę i patrzyła przez okno na ludzi, przejeżdżające samochody lub dzieci,
zabierane przez rodziców do ogrodu, szkoły lub gdzieś indziej. Sabina lubiła przytulność tego miejsca. Czas jakby stanął dla niej w miejscu. Nie zauważyła, jak minęła godzina, a nawet więcej. Sabina poszła do swojej ulubionej kawiarni napić się aromatycznej kawy. Przyjęła zamówienie od kelnera, usiadła w miękkim fotelu. Był początek dnia. Dzień zapowiadał się ciepły i słoneczny. Sabina siedziała i uśmiechała się. Wkrótce będzie miała pensję, będzie mogła zapłacić za kursy angielskiego, a pod koniec tygodnia razem z koleżanką pójdą na basen. Nagle jej myśli zostały przerwane. Mężczyzna, który najwyraźniej również przyszedł na kawę, przypadkowo trącił ją łokciem. Młoda damo, proszę mi wybaczyć. Przeprosił w porę za to przypadkowe niedopatrzenie. To nic takiego. Sabina odpowiedziała i przeniosła wzrok na mężczyznę. Spojrzała na niego i utonęła w jego głębokich niebieskich oczach, po czym gwałtownie odwróciła wzrok. Mogę usiąść przy twoim stoliku? Zapytał nagle mężczyzna. Sabina była zdezorientowana jego propozycją. Właściwie chciała posiedzieć sama, pomarzyć, a nie zapoznawać się z jakimś mężczyzną. Ale nie o tym mówił jej język. Tak, tak, oczywiście, siedzę sama. Dziewczyna przysunęła mężczyźnie krzesło. W tym czasie kelner Sabiny przyniósł jej zamówienie, szklankę cappuccino oraz placki i ziemniaki. Ja też poproszę filiżankę twojego pysznego cappuccino, powiedział mężczyzna. Kelner, młody, śniady chłopak, skinął głową i odszedł w stronę baru. Przepraszam, że naruszam twoją przestrzeń, ale chciałem z kimś usiąść, a tu jesteś ty, piękna i młoda. Sabina była zakłopotana tymi słowami. Opuściłaś się w nauce? Zapytał chłopak. Nie, wracam do domu ze zmiany. Dziewczyna nie opowiadała nieznajomemu ze szczegółami, gdzie i u kogo pracuje. W końcu była ostrożną dziewczyną i tego samego nauczyła ją Jadwiga. Mam na imię Wojciech. Możesz mi mówić po prostu Wojciech. Mężczyzna wyciągnął rękę do Sabiny na powitanie. Sabina odpowiedziała mu i również się przedstawiła. Chwilę później Wojciech również przyniósł kawę i przez około godzinę miło gawędzili z Sabiną. Sabina polubiła tego faceta. Od razu rzuciła okiem na jego prawą dłoń. Nie było na niej obrączki, ale był ślad po niej. Dłoń płonęła, ale na palcu serdecznym, dokładnie w miejscu, gdzie powinna znajdować się obrączka, widniała biało-blada smuga. Jeszcze w liceum dziewczyna złożyła sobie przysięgę, że nigdy nie umówi się z żonatym mężczyzną. Nigdy nie zapomni łez swojej nauczycielki matematyki, kiedy dowiedziała się, że jej mąż zdradza ją z nową listonoszką z wioski. Elżbieta była młoda i ładna, ale jej mąż dużo pił. Sabina nie rozumiała, dlaczego Elżbieta urodziła temu mężczyźnie trójkę dzieci. A potem jej mąż odszedł od niej w szczerym polu. Sabina widziała, jak Damian, mąż Elżbiety, zabierał listonoszkę na przejażdżkę swoim starym Moskwiczem. I widziała, jak jej zawsze spokojna, opanowana nauczycielka matematyki rozbija kłodą przednie światła swojego Moskwicza. Sabina stała wtedy na drodze, czekając na koleżankę i była świadkiem tej przykrej historii. Wróciła do domu, podzieliła się tą historią z mamą i dziewczyna zapamiętała słowa mamy do końca życia. Córko, nigdy nie umawiaj się z żonatym mężczyzną. To zawsze jest ból dla ich żon. Mężczyzna może mówić, co chce, że już nie kocha żony, że łączą ich tylko dzieci, ale głównym dowodem na to, że z żoną wszystko jest już przeszłością, jest tylko pieczątka rozwodu. Nic więcej. Wojciech, widząc osuwające się spojrzenie Sabiny na jego prawą dłoń, od razu wyjaśnił, zamierza rozwieść się z żoną. Dzisiaj złożyli pozew o rozwód, dlatego zdjąłem obrączkę. Nie chcę go więcej nosić. Z moją żoną nic nie rozumiem. Od dawna jesteśmy sobie obcy. Mam wrażenie, że ona ma innego mężczyznę, chociaż temu zaprzecza. I nie chcę rozwodu, ale wiem, że zostałaby z niczym. Jesteś aż tak bogaty? Sabina zapytała ironicznie. Pytanie nasunęło jej się samo. Nie miała nawet czasu zastanowić się nad tym, co powiedziała.
No, nie aż tak. Wojciech odpowiedział wymijająco. Nigdy nie mówił o swoich dochodach i starał się żyć skromnie. Mam własną firmę, która przynosi mi niewielki, ale stały dochód. Mężczyzna nie powiedział nic więcej. Niespodziewanie dla Sabiny zaproponował jej jutrzejsze spotkanie. Sabina, tak mi się podobasz, że chciałbym cię zabrać w jedno bardzo ciekawe miejsce. Czyli zapraszasz mnie na randkę? Cóż, można tak powiedzieć. Wojciech uśmiechnął się. Sabina nie wiedziała, co mu odpowiedzieć. Właściwie to jeszcze nie rozwiódł się z żoną. Ale z drugiej strony podobał jej się tak bardzo, że nie mogła się oprzeć. Były w niej dwie strony. Dobra i zła dziewczyna. W końcu ta druga uległa, a dziewczyna się zgodziła. W takim razie spotkamy się jutro w tym samym miejscu. Wojciech odpowiedział i wyszedł z kawiarni. Sabina posiedziała przy stoliku jeszcze 5 minut. Trochę uświadomiła sobie, co się właśnie stało, i poszła do domu. Była strasznie śpiąca. Sabina od razu po wejściu do mieszkania położyła się do łóżka. Spała do 4:00. Dziś miała kolejną nocną zmianę, więc musiała posprzątać przed pracą, a jutro po pracy musiała biec do domu, aby przygotować się na randkę z Wojciechem. Sabina często o nim myślała. Zakochała się w nim niemal od razu, ale oczywiście nikomu nie powiedziała o swoich uczuciach, nawet swojej dziewczynie Jadwidze. Sabina pracowała na tej zmianie jak na skrzydłach. Po prostu latała po szpitalnych korytarzach, szczęśliwa i w oczekiwaniu na jutrzejszą randkę. Do randki jednak nie doszło. Sabina, piękna w makijażu, siedziała w kawiarni czekając na Wojciecha. Minęło 10, 15, 20, 40 minut, a jego wciąż nie było. Sabina już dawno wypiła swoje cappuccino, a Wojciech nigdy nie pojawił się na horyzoncie. Oszukiwał. Zdecydowanie zdradził, pomyślała od razu dziewczyna. Posmutniała i poszła do domu. Nie wymienili się z nim telefonami. Jakimś cudem wczoraj było inaczej. Dziewczyna otarła grzbietem dłoni łzę, która potoczyła się z jej oka i poszła na przystanek autobusowy. Sabina potrzebowała około 2 tygodni, aby odejść od tego nieprzyjemnego oszustwa. Rozpamiętywała wszystkie wolne chwile z pracą, kursami angielskiego, basenem, ale czasem przypominały jej się te bezkresne, głębokie, niebieskie oczy. I często śniła o Wojciechu. W jej snach zawsze wyciągał do niej ręce, jakby prosząc o pomoc. Ale Sabina odwracała się od niego i odchodziła, nic nie mówiąc w odpowiedzi, ale to był tylko sen. Z czasem Sabina nadal pracowała jako pielęgniarka w szpitalu, ale zdała sobie sprawę, że nie ma już entuzjazmu do tak ciężkiej pracy za niewielką, nędzną pensję. Często bierze nocne zmiany i pracuje kilka dni z rzędu, ale jej pensja to nędzne grosze. Naczelny lekarz szpitala mógł tylko odpowiadać na wszystkie ich skargi. Jeśli im się to nie podobało, odchodzili. Sabina co jakiś czas przeglądała więc ogłoszenia o wolnych etatach, na wypadek, gdyby pojawiło się coś dobrego. Była młoda, nieobciążona dziećmi i zwierzętami. Mogła się gdzieś przeprowadzić. Nic jej nie powstrzymywało. Pewnego dnia natknęła się na ogłoszenie dotyczące opieki nad mężczyzną. Mężczyzna był przykuty do łóżka, ale przy zdrowych zmysłach i pamięci. Musiał mieszkać w domu na stałe, ale pensja była bardzo dobra. Sabina nigdy w życiu nie widziała takich pieniędzy. Dziewczyna zastanawiała się kilka dni, po czym postanowiła zadzwonić do ogłoszenia. Dzień dobry. Głośno i władczo odpowiedział głos na drugim końcu drutu. Dzień dobry. Jestem tu w sprawie opiekunki. Czy nadal jest potrzebna? Sabina zapytała nieśmiało. Tak, ale opiekun musi mieć wykształcenie medyczne. Ja mam wykształcenie medyczne. Od kilku lat pracuję jako pielęgniarka w szpitalu. Stanowisko jest wciąż wolne. Przyjdź dziś wieczorem na rozmowę kwalifikacyjną. Prześlę ci adres. Sabina rozłączyła się. Minutę później przyszła wiadomość. Dom znajdował się poza miastem, w pobliskiej wiosce. Autobusy często tam jeździły. Sabina o tym wiedziała. Serce jej drgnęło. Czy naprawdę miała odwagę zmienić miejsce pracy? Nie mogła się doczekać wieczora,
przygotowała się i poszła na stację kolejową, ponieważ był tam autobus do wioski. Dokładnie o wyznaczonej godzinie Sabina stanęła przed domem, w którym potrzebna była opiekunka. Zadzwoniła dzwonkiem, który stał na masywnych drzwiach. Po 10 sekundach odezwał się głos, że ktoś wyjdzie i otworzy drzwi. Zaraz potem zaszczekał pies i Sabinie otworzono. Otworzył mężczyzna w sile wieku, z nożycami ogrodowymi w rękach. Był to ogrodnik, jak później zorientowała się dziewczyna. Wejdź, pani czeka na ciebie w salonie na dole. Ogrodnik wskazał dziewczynie drogę. Sabina rozejrzała się i weszła do środka, rozglądając się dookoła. Dom był po prostu ogromny. Przez chwilę wydawało jej się, że jest w bajkowym zamku. Chcesz być pielęgniarką mojego męża? Zapytała nagle młoda kobieta, która pojawiła się przed Sabiną znienacka, przerywając jej bajkowe myśli. Tak, mam na imię Sabina. Mój mąż został potrącony przez samochód około rok temu. Cały czas chodził. Teraz jest inwalidą przykutym do łóżka. Opiekunka, którą miał przed panią, uciekła. Dlatego szukamy nowej. Poproszę gosposię, żeby cię do niego zaprowadziła. Nawet nie chce mi się wchodzić na górę. Ostatnie zdanie kobieta wypowiedziała bardzo cicho, ale Sabina je usłyszała. Bardzo ją to zaskoczyło. Emilia, zaprowadź Sabinę do Wojciecha i powiedz jej wszystko, co powinna wiedzieć. Proszę. Dobrze, Wacławo. Emilia pracowała jako gosposia w tym domu dawno temu. Jeszcze za życia Wojciecha i jej rodziców. Opowiedziała o tym Sabinie w drodze do pokoju. Od 15 lat jestem w tym domu. Te ściany są jak moje własne. A Wojciech to mój krewny. Znam go od 12 roku życia. Oj, kłopoty. Kłopoty mu się przytrafiły. Rok temu potrącił go samochód. Biedactwo. Kobieta lamentowała. I został potrącony w biały dzień. Wciąż nie mogą znaleźć sprawcy. Nie bój się. Wojciech potrafi być nerwowy. Facet jest zmęczony tak długim leżeniem w łóżku. W nocy płacze do snu z bezsilności. No tak, między nami oczywiście. W porządku, w porządku. Sabina zapewniła ją. Już jej było żal tego nieznajomego Wojciecha in absentia. A potem ona i Emilia weszły do pokoju. Pokój okazał się przestronny, jasny, w łóżku. W łóżku leżał mężczyzna. Dzień dobry, powiedziała Sabina. Nieznajomy Wojciech, leżąc fikał koziołki na plecach, odwrócił się. Sabina westchnęła. Czy to ty? Powiedziała. Głębokie, błękitne oczy Mikołaja rozbłysły na moment, ale zaraz zgasły. Co się stało? Tego dnia czekałem na ciebie w kawiarni, a ty mnie oszukałaś. Nie oszukałem cię, Sabino. Mężczyzna odpowiedział. Tego dnia jechałem na spotkanie z tobą, ale potrącił mnie samochód i od tamtej pory jestem przykuty do łóżka. Sabinie zrobiło się żal Wojciecha. Szkoda, że to musiało się tak skończyć. Co na to lekarze? Czy jest coś, czego nie da się naprawić? Medycyna w dzisiejszych czasach nie stoi w miejscu. Emilia zdała sobie sprawę, że nowa pielęgniarka zna Wojciecha. No to ja już idę. Sabina, zejdź później na dół, powiedziała kobieta lub skinęła głową. A już myślałam, że mnie oszukałaś. Lekarze nic nie chcą powiedzieć. Machają tylko rękami. Próbowaliśmy wielu rzeczy, które sugerowała moja żona. Ale nie sądzę, żeby żona Wacława czegoś takiego potrzebowała. Od początku była mi obojętna i nie zdążyliśmy się z nią rozwieść. Teraz, jak widzisz, nie chcę rozwodu. Dba o mnie chociaż trochę i bardzo dziękuję, Emilii. Jak się tu znalazłeś? Ja. Los musiał nas połączyć. Wojciech trochę odżył, ale i tak Sabina widziała różnicę między Wojciechem, którego widziała po raz pierwszy, a tym leżącym teraz w łóżku. Właściwie z wykształcenia jestem pielęgniarką. Przez kilka lat pracowałam w szpitalu. Dołączyłam do ciebie, żeby się tobą opiekować. Przy okazji potrafię robić zastrzyki i masaże. Spotykasz się z masażystą? Nie, nigdy go nie miałam. Co? Przy twojej diagnozie nie miałeś masażysty? Musiałaś go mieć? Dziwne, bardzo dziwne, pomyślała. Może żona uznała, że to bardzo drogie. Nie bądź śmieszna, Sabina. Mam pieniądze i to wystarczająco dużo.
ale to bardzo dziwne, że nie masz masażysty. W porządku, mogę ci robić masaże. Zaczniemy dziś wieczorem. Pójdę do Emilii i dowiem się, gdzie będę mieszkać. Mogę sam pokazać ci twój pokój, jeśli pomożesz mi wsiąść na wózek. Na te słowa Wojciech zamilkł. Oczywiście, że pomogę, odpowiedziała Sabina i zaczęła wsadzać Wojciecha na wózek. Jego ciało nie było już tak wysportowane i sprawne jak rok temu. Mięśnie słabły z powodu ciągłego leżenia i trzeba było przywrócić je do formy. Sabina od razu zorientowała się, że to dziwne, że jego żona tego nie widzi. Dziewczyna pomyślała. Przecież Wojciech ze swoimi środkami mógł już dawno stanąć na nogi. Nikt za niego nic nie robił. Wojciech usiadł na krześle, a Sabina wyniosła go na wózku z pokoju. Pokój Sabiny znajdował się obok, naprzeciwko łazienki z pokojem Wojciecha. No to zaczynamy. Poprzednia opiekunka tu mieszkała i ty też tu będziesz. Emilia posprzątała pokój. Rozgość się. I Wojciech odjechał na wózku inwalidzkim z powrotem do swojego pokoju. Dziękuję, Wojciechu, przebiorę się i przyjdę do ciebie, odpowiedziała Sabina. 15 minut później do Sabiny weszła Wacława, żona Mikołaja. Widzę, że się zadomowiłaś, ale nie powiedziałam ci, że zostawiam cię na tym stanowisku, powiedziała bezczelnie. Tak, ale to Wojciech mnie tu przyprowadził. Ja teraz decyduję o wszystkim w tym domu. Wojciech, jak widzisz, jest już prawie ubezwłasnowolniony, a w zasadzie niedługo może być. Kobieta nie powiedziała końca zdania, ale Sabina mentalnie kontynuowała je za nią. Dobrze, zostań, skoro Wojciech tak zdecydował. I Wacława wyszła. Sabina odetchnęła z ulgą po jej wyjściu. To Wacława. Niezła z niej sztuka. Musimy na nią uważać, pomyślała Sabina i poszła do pokoju Wojciecha. W jego pokoju zmieniła mu czystą pościel, po czym przejrzała jego dokumentację medyczną. Wojciechu, czy mogę kiedyś zabrać ze sobą twoją kartę? Chcę się skonsultować z lekarzem. To medyczny luminarz, który specjalizuje się w problemach twojego charakteru. Czy przychodzą do ciebie lekarze? Jeździ pan do sanatorium. Wojciech pokiwał przecząco głową. Cóż, wszystko jasne. A te leki, które ci przepisali, są przeciwwskazane w twoim przypadku. Nie rozumiem, dlaczego w ogóle ci je przepisali. No dobrze, zaraz to rozgryzę. Zacznijmy masaż. Rozbierz się, rozkazała Sabina. Wojciech spojrzał na nią zakłopotany. Nie będę cię masować przez ubranie. Wojciech nie miał wyjścia. Musiał być posłuszny. Sam oczywiście nie mógł się rozebrać, ale Sabina szybko mu w tym pomogła. Pierwszą sesję robiła ostrożnie. Jej ciało musiało się przyzwyczaić do intensywnych działań fizycznych. Dziewczyna masowała go nie dłużej niż 15 minut, co na dziś wystarczyło. Jutro sesja miała być dłuższa. Dziewczyna rozebrała Wojciecha i położyła go do łóżka, a sama poszła odpocząć do swojego pokoju. Rano Sabina po raz pierwszy zeszła do salonu. Nie wiedziała, gdzie będzie jadła, ale oczywiście przy jednym stole z gospodynią. Gospodyni to była niezła sztuka. Nie posadziłaby służby przy jednym stole. Kiedy Sabina zeszła na dół, Wacława siedziała już w salonie, jedząc omlet przygotowany przez Emilię. Jak ci się spało? Zapytała Sabina. Dobrze, dziękuję. Trochę nieśmiało, odpowiedziała dziewczyna. Możesz jeść to, co przygotuje gospodyni, ale nie przy stole z nami. Rozumiem, dziękuję. Wzięła swoje śniadanie, które podała jej Emilia i poszła do pokoju, w którym jadła cała służba. Było ich pięcioro, ogrodnik, gosposia, sama Sabina, sprzątaczka i kierowca. Wacława zjadła śniadanie i zaraz wyszła. Jestem w sprawach służbowych. Zgłosiła się do Emilii. Nie spodziewaj się mnie wcześniej. W porządku, Wacława. A kobieta tupnęła obcasami po kafelkach i wyszła z domu. Pewnie poszła do siebie. Emilia mruknęła do niej. Co? Zapytała Sabina, próbując zrozumieć, o co jej chodzi. A więc nasza pani ma kochanka. Wojciech oczywiście o tym nie wie i nigdy mu nie powiem. Nie musi przez to wszystko przechodzić.
Ta Wacława jest dla niego taka słodka i uprzejma. Ale jak tylko wychodzi z jego pokoju, wpada w furię. Nie miała długo cierpliwości, choć przysięgała, że go kocha. Czy wiesz, jak się poznali? Chcesz, żebym opowiedziała ci ich historię? Mam pół godziny, potem muszę iść do Wojciecha. Przyniosłaś mu już śniadanie, prawda? Tak. Mistrz je wczesne śniadanie i budzi się jeszcze wcześniej. Emilia była prawdziwym haczykiem na szpiega. Sabina miała nadzieję, że nie zachowuje się tak przy wszystkich innych, a tylko przy niej. Wojciech urodził się i wychował w bardzo zamożnej rodzinie. Jego rodzice byli właścicielami dużej firmy kosmetycznej. W tamtych latach nazwa firmy była na ustach wszystkich. Jego rodzice bardzo dbali o swoje dziecko, kupując mu wszystko, czego potrzebował i czego nie potrzebował. Ale Wojciech, dzięki Bogu, dorastał nieskażony. W młodości lubił technologię komputerową, poszedł na studia, w tym kierunku uzyskał specjalizację. A 10 lat temu wydarzyła się wielka tragedia. Jego rodzice pojechali na przedstawienie teatralne do sąsiedniego miasta. W tym czasie wybuchł wielki pożar. W tym pożarze były ofiary. Wojciech i jego rodzice zginęli na miejscu, zostawiając synowi cały swój majątek. Chłopak miał wtedy 17 lat. Opiekę nad nim przejął przyjaciel ojca, Stanisław. Nie wiem, jaka była między nimi przyjaźń, ale po śmierci ojca Stanisław od razu awansował, a wcześniej był zwykłym kierownikiem w firmie. Ale miał bardzo dobre relacje ze zmarłym. Nagle skądś wziął pieniądze. Przez rok był opiekunem Wojciecha, a w wieku 18 lat oficjalnie odziedziczył majątek rodziców. Wydaje mi się, ale to w tajemnicy ci mówię, szepnęła Emilia. Wydaje mi się, że Stanisław wziął połowę pieniędzy dla siebie, a to jest Wacława, żona Wojciecha. Jest córką tego Stanisława. Jak ona uwiodła Wojciecha, który powinien ją widzieć. I jej się udało. Została żoną bogatego dziedzica. Wojciech miał pieniądze, ale lubił też pracować. Przed chorobą miał własną firmę sprzedającą komputery i oprogramowanie komputerowe. Ale gdy uległ wypadkowi, musiał ją zamknąć, bo nikt poza nim nie kierował firmą. Sabina z zainteresowaniem wysłuchała historii Mikołaja. A co z dziećmi? Czy oni mają dzieci? Sabina zapytała, ponieważ w domu był pokój dziecięcy, ale nie był w ogóle zorganizowany. Krótko przed wypadkiem planowali mieć dzieci. Sam kiedyś podsłuchałem tę rozmowę w ich sypialni. Ale to był czysty przypadek, szczerze mówiąc. Nie podsłuchuję. A potem był ten nieszczęśliwy wypadek. Słyszałem, że się rozwodzą. Nie wiem, co między nimi zaszło, ale to była wielka afera. Wojciech spakował wszystkie rzeczy Wacławy i wyrzucił je za drzwi. Udało im się nawet złożyć pozew o rozwód. A raczej Wojciech zdążył, ale Wacława nie miała ochoty na rozwód. Nie byłaby wtedy bogatą żoną. Mieli intercyzę, że w razie rozwodu zostanie z tym, co zarobiła. Czym Wacława zajmuje się zawodowo? Nie wiem, czym się zajmuje. Ciągle gdzieś wychodzi. Jeździ samochodem. Zawsze mówi, że wyjechała w interesach. Ale nie wiem, w jakiej sprawie. Jedyną rzeczą jest to, że uczy się angielskiego. Mówi po angielsku bardzo dobrze. Sabina spojrzała na zegar ścienny, który wisiał w pokoju pokojówki i sapnęła. Emilia, muszę iść do Wojciecha. Na zabieg. To długo trwa. A dziewczyna wyskoczyła z fotela i pobiegła na górę. Dzień dobry, Sabina powiedziała szybko, zdyszana. Rozbieraj się. Jeszcze raz zrobię ci masaż. Będziemy to robić dwa razy dziennie. Jest bardziej skuteczny. Wojciech z jej pomocą zaczął się rozbierać. W porze obiadowej, kiedy Sabina miała trochę wolnego czasu, zadzwoniła do lekarza ze swojego byłego szpitala, aby skonsultować się w sprawie Wojciecha. W porządku, przyjedź. Możesz dziś wieczorem albo jutro, ja będę w pracy, odpowiedział jej były kolega. Sabina postanowiła pojechać jeszcze dziś, aby jak najszybciej wyjaśnić okoliczności. Uprzedziła wcześniej gosposię, Emilię i samego Wojciecha. Cześć, Stefan. Przepraszam, że tak bezczelnie zadzwoniłam i poprosiłam o konsultację, ale po prostu jej potrzebuję. Usprawiedliwiałam się przed Sabiną, kiedy spotkała lekarza.
Sabina, to nic takiego. Daj mi dokumentację medyczną pacjenta albo wypisy. Wręczyła lekarzowi to, co miała w posiadaniu. Potrzebuję 10 minut, żeby to przejrzeć. Dobrze, odpowiedziała Sabina. Pójdę do koleżanki Jadwigi. Dzisiaj ma zmianę. I dziewczyna wyszła, zostawiając lekarkę samą, by mogła w spokoju poczytać dokumenty. Sabina, cześć. Jadwiga bardzo się ucieszyła na widok koleżanki. Powiedz mi, jak się zadomowiłaś? Wszystko w porządku? I jak to jest opiekować się starszym inwalidą? Na te słowa Jadwiga zmarszczyła lekko nos. Tak naprawdę mój pacjent wcale nie był starszy, tylko młody. Miał wypadek, po którym wylądował w kutym łóżku. Dobra, robi się ciekawie. Rzecz w tym, że tak się składa, że znałem go już wcześniej. Planowaliśmy się nawet spotkać, ale... Zanim Sabina zdążyła dokończyć, przerwała jej Jadwiga. Dobrze, koleżanko. Wykrzyknęła, ale potem przeszła w szept, bo ludzie wokół patrzyli na nie podejrzliwie. Okazało się, że była niezłą szychą i wszystko przede mną ukrywała. Wojciecha poznałam przypadkiem w kawiarni. Usiadł przy moim stoliku i zaczęliśmy rozmawiać. Tego dnia wracał z urzędu stanu cywilnego. Składał z żoną pozew o rozwód, więc wpadł na kawę. Po tej rozmowie zaprosił mnie na spacer następnego dnia. Szczerze mówiąc, Jadwigo, długo się nad tym zastanawiałam. Miałam wątpliwości. Walczyły we mnie dwie Sabinki, ale nie potrafiłam mu odmówić. Zgodziłam się na tę randkę, więc mu się spodobałam. Jadwiga ponownie przerwała przyjaciółce. Sabina przytaknęła w odpowiedzi. Ale on się nie pojawił. A ja myślałam, że mnie po prostu zdradził. Ale okazało się, że chodzi o coś innego. Tego dnia był w drodze do mnie, ale miał wypadek. Z powodu wypadku został przykuty do łóżka i od roku nie może chodzić. Moja przyjaciółka przewróciła oczami. Tak, co za historia. Nie da się tego wymyślić. Nie dając Jadwidze i Sabinie dokończyć rozmowy, lekarz wyszedł i zaprosił Sabinę do gabinetu. Sabino, dokładnie przestudiowałem historię tego młodego człowieka. Przy prawidłowo prowadzonej rehabilitacji już dawno mógłby stanąć na nogi. Odnoszę wrażenie, że ktoś po prostu tego nie chce. Nie jestem lekarzem, ale takie mam wrażenie. Nikt z nim nic nie robił. Nie miał żadnej rehabilitacji w tym roku. Ja mogę przepisać leki, pan kupi i mu da. I masaż. Musi być 2 razy dziennie przez 2 tygodnie, a potem 2 tygodnie przerwy i znowu masaż. Teraz będzie trudniej postawić Nikołaja na nogi, ale myślę, że to możliwe. Najważniejsze to nie szczędzić wysiłków. Dziękuję bardzo. Sabina uściskała lekarza, wzięła recepty i wyszła ze szpitala. Z Jadwigą już się nie spotkała. Była na zmianie i musiała iść do pracy. Sabina poszła do apteki, wykupiła wszystkie przepisane leki i poszła na dworzec autobusowy złapać następny autobus. Kiedy Sabina wróciła do domu Wojciecha, Wacława była już w domu. Była bardzo niezadowolona, że Sabina wyszła do miasta bez jej zgody. Dziewczyna próbowała się usprawiedliwiać, mówiąc, że poszła po lekarstwa dla Mikołaja. Wszystkie lekarstwa, których potrzebuje mój Wojciech, są dostępne w jego pokoju. Nie więcej, także żadnych obcych lekarstw w naszym domu nie widziałam, zagroziła Wacława. Podeszła do Sabiny i wyrwała jej z rąk apteczną torbę. Dziewczyna nawet nie zadała sobie trudu, by sprawdzić, jakie leki się w niej znajdują. Po prostu wyrzuciła wszystko do kosza. Dobra, rozumiem. Sabina była w szoku. Miała już wyrobione zdanie na temat swojej kochanki. Poszła do swojego pokoju na pierwszym piętrze. Była bardzo zdenerwowana. Chciała jak najszybciej zacząć leczyć Wojciecha, ale teraz leczenie zostanie przełożone o co najmniej kolejny dzień. Sabina miała przecież potajemnie podawać leki Wojciechowi. Musiała postawić go na nogi wszelkimi możliwymi sposobami. Przebrała się w swoim pokoju, poszła do pokoju Wojciecha, drogę zagrodziła jej Emilia, która po cichu weszła na pierwsze piętro. Tak cicho, że Sabina nawet nie słyszała żadnych obcych dźwięków. Proszę bardzo. I gosposia podała jej właśnie tę apteczną torbę, którą Wacława wyrzuciła do kosza na śmieci. Sabina nie mogła uwierzyć własnym oczom, więc udało się ją wyciągnąć. Tak, ale to tak między nami. Oczywiście bardzo ci dziękuję, Emilia.
Sabina obficie podziękowała kobiecie, ponieważ gosposia ryzykowała swoją pracę, aby to zrobić. Z torbą leków Sabina udała się do swojego pokoju i bezpiecznie je tam schowała. Wzięła tylko te leki, które należało teraz podać Wojciechowi. – Jak się pan dzisiaj czuje? – zapytała Sabina, wchodząc do pokoju pacjenta. – To samo. Nie widać żadnej poprawy – powiedział Wojciech. – Dam ci dobry lek, ale proszę, nie mów o tym żonie. Skonsultowałem się z lekarzem, który potwierdził moje przeczucia. Nie byłeś w ogóle leczony. Wszystkie leki, które ci dali, nic nie dały i tak. Masz szansę wydostać się z tego wózka inwalidzkiego. I ty i ja na pewno nie przegapimy tej szansy. Oto pigułka. Dziewczyna wyciągnęła otwartą dłoń, na której leżała mała, okrągła tabletka. Wojciech sięgnął po nią. Na chwilę ich dłonie się zetknęły, co wywołało lekką falę gęsiej skórki na ciele Sabiny. Gdy tylko Wojciech wziął pigułkę, dziewczyna gwałtownie cofnęła rękę. A teraz rozbieraj się, jeszcze raz zrobimy masaż, rozkazała Sabina. Wojciech lekko pisnął, ale nie było ucieczki od nalegań Sabiny i Sabina zaczęła go rozbierać. W miarę upływu czasu Sabina pochłonęła się pracą nad opieką nad Wojciechem. Wkładała w niego całą swoją energię. Z wielkim entuzjazmem. Zawsze go masowała, ugniatała każdy staw, każdą kość. Ale żona Wojciecha Wacława zachowywała się coraz bardziej podejrzanie. Często wychodziła z domu. Potrafiła przyjść późno, w nocy, a przez cały dzień ani razu nie weszła do pokoju Wojciecha. Ani razu nie zapytała, co u niego słychać, jak zdrowie. Dla Sabiny to wszystko wydawało się bardzo dzikie. Czasami Wacława rozmawiała z kimś przez telefon, nie po rosyjsku, ale po angielsku. Sabina nie znała jeszcze angielskiego perfekcyjnie, ale rozumiała go i mówiła prawie płynnie. Pewnego dnia podsłuchała dziwną rozmowę Wacławy z kimś. Kto to był, Sabina nie do końca rozumiała. W rozmowie telefonicznej chodziło o uznanie Mikołaja za ubezwłasnowolnionego i całkowite rozdysponowanie całym jego majątkiem. Wacława myślała, że nikt jej nie usłyszy. Ale w tym czasie z pierwszego piętra zeszła Sabina. Słysząc angielską mowę, Wacława zamarła. W ten sposób niechcący podsłuchała rozmowę. A gdy tylko Wacława, zakończywszy rozmowę, wyszła na podwórze, Sabina pobiegła szybko do swojego pokoju. Zrozumiała teraz, że toczy się gra z Wojciechem, i jest to gra nierówna. Sabina kilkakrotnie próbowała rozpocząć rozmowę z Wojciechem na ten temat, ale on ciągle przerywał. Bała się, że mężczyzna jej nie uwierzy, oskarży o coś, wyrzuci z domu, a wtedy Sabina nie będzie mogła mu pomóc. Sabina, która w dzieciństwie czytała dużo kryminałów, postanowiła dowiedzieć się, co jego żona knuje przeciwko Wojciechowi i dlaczego tak niechętnie chce się z nim rozwieść. Pewnego dnia Sabina usłyszała, że Wacława spotyka się z kimś w jednej z kawiarni w mieście. Tej kawiarnie Sabina również znała, ale nigdy tam nie była. Dziewczyna postanowiła pójść za Wacławą. Sama oczywiście nie mogła tego zrobić, ale jej przyjaciółka Jadwiga mogła wcielić się w rolę detektywa. Spotkanie miało odbyć się jutro wieczorem. Sabina zadzwoniła do Jadwigi dzień wcześniej i wszystko jej wyjaśniła. Jadwiga, musisz mi pomóc. Dziewczyna błagała ją. Muszę się dowiedzieć, co tu się dzieje. Nie ma sprawy, Sabina. Jadwiga ku jej zaskoczeniu zgodziła się natychmiast. Powiedz mi, gdzie i o której mam tam być. Sabina podyktowała adres. Jadwigo, musisz tam wyglądać bardzo przyzwoicie, ale po co ja ci to mówię? Przecież i beze mnie wiesz, co to za miejsce. Tak, może i ja znajdę tam narzeczonego, zareagowała jej przyjaciółka. Tam na pewno są tylko bogaci zalotnicy. Kto o czym mówi? A jej przyjaciółce chodzi tylko o panów młodych. Sabina przewróciła oczami. Sabina, mam dość bycia dziewczyną, ile razy można. Dziewczyna po drugiej stronie linii była oburzona. Wszystko w swoim czasie. Nigdy nie znudzi mi się powtarzanie tego zdania. Jadwiga idealnie nadawała się do roli pięknej pani detektyw, atrakcyjnej, potrafiącej zachować się w towarzystwie różnorodnych ludzi. Z wyprzedzeniem zarezerwowała stolik w kawiarni.
Sabina wysłała jej w prywatnej wiadomości zdjęcie Wacławy. Dziewczyna wiedziała więc, jak wygląda. Niestety, gdy Jadwiga dotarła do kawiarni, Wacława siedziała już przy stoliku. Tyle, że stolik zarezerwowany przez Sabinę znajdował się bardzo daleko od stolika Wacławy. Nie mogła podsłuchać ich rozmowy. A właśnie po to tu przyszła. W tym momencie musiała uruchomić swoje wdzięki i zawołała kelnera, przystojnego młodego chłopaka w wieku około 19 lat. Młodego mężczyznę. Zwróciła się do niego z uśmiechem. Bardzo chciałabym usiąść przy oknie, przy tamtym stoliku. I dziewczyna wskazała na stolik, który znajdował się obok stolika Wacławy. Rzeczywiście był przy oknie. Czy to możliwe? Jadwiga uśmiechnęła się i lekko dotknęła ręką kelnera. On też się do niej uśmiechnął i powiedział: właściwie ten stolik jest już zarezerwowany. Czy możemy zmienić rezerwację? Proszę. Jadwiga złożyła błagalnie ręce. A teraz czekaj. I kelner wyszedł. Przykro mi, rezerwacja była robiona przy okienku. Niestety nic nie mogę dla pani zrobić. W tym samym czasie obok przechodził mężczyzna w wieku około 35 lat. I usłyszał, jak dziewczyna prosi o inny stolik. Chodźmy do mojego. Nagle niespodziewanie zaproponował: mój stolik jest tam. I młody człowiek pokazał dokładnie, gdzie jest jego stolik. Był tuż obok stolika Wacławy, ale po drugiej stronie. Tak, chętnie. Jadwiga szybko się zgodziła. Wzięła torebkę i usiadła przy jego stoliku. Młody mężczyzna miał na imię Łukasz. Przyszedł do restauracji na kolację i był sam. Jadwiga przysłuchiwała się rozmowie Łukasza i kątem ucha próbowała usłyszeć Wacławę. Siedziała naprzeciwko Łukasza i widziała, że obok Wacławy siedzi mężczyzna. Mężczyzna był postawny i zamożny. Po drogim garniturze widać było, że ma dobrą pozycję. Z zewnątrz było widać, że są bardzo dobrymi znajomymi, bo mężczyzna podszedł do stolika, przytulił Wacława i pocałował go. Co ty robisz? A dlaczego taka piękna dziewczyna jada sama w restauracji? Zapytał ją Łukasz. Raz w miesiącu po pensji pozwalam sobie na wyjście do restauracji. Odpowiedziała Jadwiga. Dzisiaj wybrałam tę. Dlaczego sama? Cóż, tak lubię bardziej. To znaczy sama. I tak miałam szczęście, że cię tu dzisiaj spotkałam. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu w mieście. Aha, i pracuję dla firmy, która dostarcza materiały medyczne do szpitali w mieście. Ty i ja mamy zabawną pracę. Okazuje się, że tak. Po kilku minutach Łukasz poprosił Jadwigę, aby poszła do toalety. Nie dłużej niż na 5 minut. Mężczyzna podszedł do stolika Wacława i przywitał się ręką z siedzącym tam mężczyzną. Zna go pani? Zapytała Jadwiga, wskazując na sąsiada Wacławy. Kogo? A, jego? Chyba całe miasto go zna. To znany adwokat Stefan. Jego sąsiada też znasz? Nie jestem pewna, ale to chyba jego dziewczyna. Pojawia się z nią na różnego rodzaju imprezach. Rozumiem, odpowiedziała Jadwiga. Chcesz się z nim spotkać? Nie, nie. Dziewczyna była zakłopotana. Zwykła kobieca ciekawość. Odpowiedziała jednocześnie gorączkowo, próbując przypomnieć sobie imię i nazwisko Stefana. Tego wieczoru Łukasz poprosił Jadwigę o kontakty, a dziewczyna mu je podała. Obiecał, że zadzwoni do niej w ciągu tygodnia. Oczywiście Jadwiga nie miała nic przeciwko. Mężczyzna był atrakcyjny i wydawał się zamożny, a ona wciąż szukała godnego siebie narzeczonego. Łukasz zaproponował Jadwidze podwiezienie, a ona się zgodziła. Jesteś żonaty? Zapytała dziewczyna, gdy byli już blisko domu, w którym Jadwiga wynajmowała mieszkanie. Mężczyzna pokiwał przecząco głową. Jakoś nie wyszło. Był poważny związek, który prawie zaprowadził mnie do urzędu stanu cywilnego, ale w porę się opamiętałem. Jak się później okazało, moja dziewczyna nie była zakochana we mnie, tylko w moim najlepszym przyjacielu. Oni, nawiasem mówiąc, 2 miesiące po tym, jak z nią zerwaliśmy, wzięli ślub. Nadal są ze sobą szczęśliwi. Niedawno urodziło im się dziecko, ale ja nadal jestem singielką. Jadwiga ucieszyła się, gdy to usłyszała.
oczywiście w głębi serca. Nie wyraziła swojej radości na głos. Powiedziała tylko: wszystko w swoim czasie. Jak lubi mawiać moja przyjaciółka. Jadwigasz, chciałabyś jutro pójść ze mną na wystawę? Jest nowa wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Moi stali klienci dali mi wczoraj na nią dwa bilety. Na początku chciałam je wyrzucić, bo nie przepadam za nowoczesnością, wolę klasykę. Ale teraz pomyślałem, dlaczego nie pójdziemy? Zanurzmy się we współczesnym świecie, co? To naprawdę fajne. Jadwiga nie mogła opanować radości, bo Łukasz właśnie się z nią umówił. Wiesz, uwielbiam sztukę nowoczesną. Jest taka różna, oczywiście. Czasami bardzo mi się podoba. Byłam parę razy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale jest przytulna. Na to zgodzili się Łukasz i Jadwiga. Odbiorę cię jutro wieczorem z pracy. Dobrze, Łukaszu. Gdy tylko Jadwiga wróciła do domu, od razu zadzwoniła do swojej przyjaciółki Sabiny. Sabina, posłuchaj i zapamiętaj. Twoja gospodyni Wacława siedziała dziś w restauracji z jednym z najbardziej znanych prawników w mieście. Ma na imię Stefan. Oczywiście nie mogłam podsłuchać ich rozmowy, choć próbowałam. Zachowywali się jak prawdziwa para kochanków. Podczas gdy twój Wojciech, mąż Wacławy, leży płasko w łóżku, Wacława się bawi. Jadwiga, bardzo dziękuję za tę informację. Teraz poszukam w internecie, kim jest ten Stefan. Co robi? Z czego jest znany? Na pewno te informacje są w domenie publicznej. Ale najważniejsze, Sabina, dziewczyna, chciała się podzielić z koleżanką, że poznała tam mężczyznę. Poznałam w restauracji bardzo przystojnego, szanowanego mężczyznę. Wow, Jadwiga, na pewno jesteś w swoim repertuarze. Cóż, jesteś niepoprawna. Więc kim on jest? Zajmuje się dostarczaniem sprzętu medycznego do szpitali w mieście. Jutro idziemy z nim do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawę. Zaprosił mnie, a ja nie odmówiłam. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Gdy tylko Sabina skończyła rozmowę z Jadwigą, zaczęła szukać akt dotyczących prawnika Stefana. Nie było tam zbyt wielu informacji, ale z dostępnych zrozumiała jedno. Stefan podejmował się obrony najgroźniejszych przestępców w mieście. Sabina spojrzała na jego zdjęcie. Był całkiem przystojny, z brodą o silnej woli, brązowe oczy. A dlaczego Wacława się z nim skontaktowała? Sabina nie rozumiała. Tego musiała się dopiero dowiedzieć, ale to, czego dowiedziała się w ciągu następnych dwóch dni, było dla niej prawdziwym szokiem. Zupełnie przypadkiem podsłuchała rozmowę Wacławy ze Stefanem. Tyle, że nie przez telefon, a osobiście. Stefan przyszedł do ich domu. I wtedy Sabina zobaczyła go osobiście. Był dokładnie taki sam jak na zdjęciu. On i Wacława rozmawiali w obecności Emilii, gosposi. Znów rozmawiali po angielsku. Gdy tylko zobaczyli schodzącą do kuchni Sabinę, przerwali rozmowę. Stefan, chodźmy do mojej sypialni i porozmawiajmy. Wacława poinformowała mężczyznę. Wzięła go za rękę i zaprowadziła na pierwsze piętro. Stefan, rozglądając się i uśmiechając do Sabiny, poszedł za nią. Wyszli, ale Sabina była ciekawa, o czym cały czas rozmawiali po angielsku i dlaczego rozmawiali po angielsku. Czyżby bali się, że ktoś z obsługi podsłucha ich rosyjską mowę? Dziewczyna nie wytrzymała i na palcach cichutko weszła na pierwsze piętro. Sypialnia Wacławy znajdowała się na pierwszym piętrze, ale po drugiej stronie. Dziewczyna podkradła się do pokoju kochanki i nasłuchiwała. Drzwi nie były całkiem zamknięte, a one rozmawiały po rosyjsku. Co teraz zrobimy z Wojciechem? Powinnaś była go rozwalić na chodniku rok temu. Dlaczego nie powaliłeś go doszczętnie tamtego dnia? Te słowa wypowiedziała zdenerwowana Wacława Stefan. Cicho, cicho, moja droga. Stefan zbliżył się do niej, przytulił ją. Ale nie mogłem tego zrobić, zrozum. Nie mogłem zabić twojego męża. Więc co teraz z nim zrobimy? Musimy usunąć go z naszej drogi. Jest tylko utrapieniem. Myślałam, że umrze z biegiem lat. Nie leczymy go, ale jest taki odporny. Gdy Sabina usłyszała te słowa, aż sapnęła. Czy to rzeczywiście Wacława była inicjatorką wypadku, w którym Wojciech został ranny?
Czy to możliwe, żeby żona życzyła śmierci własnemu mężowi? Chcę, żeby cały jego majątek przeszedł na mnie, a Wojciech został z niczym. W ogóle nie kochałam Wojciecha. Dlatego nie chciałam mieć z nim dzieci. Moim celem było, oczywiście dla mnie, stać się spadkobiercą całego majątku Wojciecha. A jak to możliwe tylko w przypadku jego śmierci? W każdym razie, Stefan, musisz coś wymyślić, żeby mój plan jak najszybciej się ziścił. Wacława, spieszysz się. Lekarz powiedział nam, że jeśli Wojciech nie będzie ćwiczył, to wkrótce stanie się warzywem i już. Tu Stefan teatralnie zrobił pauzę. A tam wszystko samo się ułoży. Tylko Wacława, ty nie umiesz czekać. No ile można czekać? Jestem zmęczony. Wacława odwróciła się do Stefana. Ich usta pocałowały się. Sabina już nie patrzyła. Po cichu udała się do swojego pokoju, aby wszystko przetrawić. Serce waliło jej jak oszalałe. Długo nie mogła się uspokoić. Dopiero co złapała oddech, chciała wstać z łóżka i iść do pokoju Wojciecha. Gdy drzwi jej sypialni otworzyły się, do środka wszedł Wojciech. Sama była bardzo zaskoczona, że wszedł ten sam prawnik Stefan. Uśmiechnięty zaczął powoli iść w jej stronę. Sabina bardzo się go bała. Czego chcesz? Zapytała dziewczyna. Ale mężczyzna nadal szedł w jej kierunku. Jeśli natychmiast nie przestaniesz, będę krzyczeć. Już głośno powiedziała Sabina. Ale Stefana nie powstrzymało nawet to. Jedyne, co go powstrzymało, to głośny krzyk Wacławy na dole. Mężczyzna oprzytomniał, uśmiechnął się bezczelnie. Powiedział, że wrócę później i wyszedł z pokoju, zostawiając Sabinę zastanawiającą się, czego ten człowiek od niej chce. Cała się trzęsła. Z trudem odnalazła w szafce apteczkę, wypiła dwie tabletki uspokajające, opamiętała się i poszła do Wojciecha, który czekał na nią już od dłuższego czasu. Co tak długo? Pierwsze o co zapytał Wojciech. Tak po prostu zwlekałam z Emilią. Dziewczyna skłamała. Postanowiła jeszcze nic nie mówić mężczyźnie, aby nie traumatyzować jego psychiki. Wojciech był już bardzo zdenerwowany byciem ciężarem na łóżku. Następnie Sabina rozpoczęła masaż. Sabina masowała swojego pacjenta już od tygodnia i wydawało jej się, że to już procentuje. A w połączeniu z leczeniem miało przynieść pozytywne rezultaty. Tej nocy Sabina spała za zamkniętymi drzwiami. Bała się, że Stefan znów do niej przyjdzie, choć po południu wyjechał z Wacławy i więcej go nie widziano. Następnego ranka Sabina usłyszała rozmowę z Emilią. Emilia, będę dziś późno. Proszę, zajmij się tą nową pielęgniarką. Nie lubię jej. Wydaje się podejrzana. I nie spodziewaj się mnie dziś wieczorem. Idziemy na wystawę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zjem kolację w restauracji. Po czym Wacława pożegnała się i wyszła z mieszkania. Sabina zeszła na dół dopiero, gdy usłyszała trzask zamykanych za Wacławą drzwi. Sabina zorientowała się, że wszyscy ludzie z miasta idą dziś do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Jadwiga też tam będzie. Uprzedziła ją o tym. Powiedziała też przyjaciółce, że Stefan przyszedł wczoraj do jej pokoju. Nie wiem, co by mi zrobił, gdyby Wacława go nie zawołała. Podzieliła się dziewczyną ze swoją przyjaciółką. Wow! Ta ostatnia sapnęła w odpowiedzi. Myślisz, że nie tęskni za spódniczką? Nie wiem, Jadwigo, ale boję się być w tym domu. Gdyby nie Wojciech, gdyby nie to, że moja żona jest mu przeciwna, już dawno bym zrezygnował. Tylko on mnie tu trzyma. Zakochałeś się, stary? Jadwiga ją szturchnęła. Chcę mu tylko pomóc. Jeśli uda mi się dziś dowiedzieć czegoś więcej o tej parze, postaram się to zrobić. Ale dowiedziałaś się już, Sabino, że to Wacława chciała zabić męża. Więc proszę, uważaj. To chyba bardzo niebezpieczni ludzie. Jadwiga wyłączyła telefon. W dniu nieobecności Wacławy Sabinie udało się zabrać Wojciecha na rezonans magnetyczny. Umówiła go wcześniej w jednej z prywatnych klinik w mieście. Wojciech przeszedł pełne badanie, po którym lekarz stwierdził, że ma bardzo duże szanse na całkowite wyleczenie. Bardzo go to ucieszyło i od razu stał się radosny. Dlaczego twoja żona tak rzadko cię odwiedza? Zapytała Sabina, gdy wracali samochodem do domu. Od dłuższego czasu żyjemy w ten sposób.
Pamiętasz, chcieliśmy się rozwieść, ale nie mieliśmy czasu. To był wypadek. Czy jest jakaś szansa, że wypadek został celowo zainscenizowany? Zapytała nagle Sabina. Nie sądzę, odpowiedział. Nie ma na świecie ludzi, którzy chcieliby mojej śmierci. A Wacława, twoja żona, co jeśli to ona upozorowała wypadek, żeby przejąć cały twój majątek? Sabina, przecież to bzdura. Wacława nie jest zdolna do czegoś takiego. Odpowiedział Wojciech, po czym ich rozmowa ucichła. Jadwiga tymczasem wybierała się na imprezę do Muzeum Sztuki. Na to wydarzenie wybrała czarny żakiet, ołówkową spódnicę. Całość dopełniły czerwone buty w łódkę, pasujące kolorystycznie do czerwonej szminki. Wysłała Sabinie swoje ostatnie zdjęcie na wystawę w prywatnej wiadomości. Sabinie bardzo spodobała się stylizacja koleżanki. Początkowo Jadwiga umówiła się z Łukaszem, że odbierze ją z pracy. Jadwidze udało się jednak wyjść z pracy godzinę wcześniej. Zdążyła wrócić do domu, aby przygotować się do wystawy, więc Łukasz przyjechał po nią do domu. Był zachwycony jej wizerunkiem, co wielokrotnie powtarzał jej w drodze do muzeum. Był to wieczór otwarcia wystawy, więc w muzeum było sporo ludzi. Jadwiga wypatrywała Wacławy i Stefana. Dawno ich nie widziała, więc niemal rozpaczliwie pragnęła ich zobaczyć, gdy ktoś dotknął jej ramienia. Dotyk był lekki, coś czułego i delikatnego. Jadwiga obejrzała się. Osobą, która ją dotknęła, był Stefan. Jadwiga spojrzała na niego ze zdziwieniem i pogardą. Przepraszam, piękna nieznajoma, powiedział do niej Stefan. Łukasz wyszedł w tym momencie na spotkanie ze znajomymi, więc Jadwiga została sama ze Stefanem. Wybaczam ci, odpowiedziała chytrze. Widziałaś tamto dzieło sztuki? I mężczyzna wskazał Jadwidze gdzieś w oddali. Tak, widziałam, ale mogę zobaczyć je jeszcze raz z tobą. Wydawało się, że Jadwiga wchodzi w rolę wielkiego detektywa. Obiecała przecież przyjaciółce, że dowie się czegoś o tej parze. Stefan wziął Jadwigę za rękę i poprowadził w stronę obrazów, a Jadwiga nagle spojrzała na Wacławę. Stała niedaleko od nich i bardzo miło z kimś rozmawiała. A ty nie wiesz? Zapytała go. Kim jest ta piękna nieznajoma? Ta pani w czerwonej sukience. Tak, to właśnie ona. Jadwiga podchwyciła te słowa. Tak, Wacława. Żona bardzo bogatego człowieka, który nieco ponad rok temu miał wypadek. A raczej potrącił go samochód, powiedział mimochodem Stefan. Jego głos nie zawsze był wyraźnie słyszalny w gamie głosów, które odbijały się echem wokół niego. I przez cały ten czas próbowała zdobyć jego własność. Tak, myślałem, że to twoja dziewczyna. Sposób, w jaki na nią patrzyłeś. To znaczy, to spojrzenie ją zdradziło. Poza tym wydaje mi się, że byłeś dzisiaj ubrany w tym samym miejscu. Jadwiga spojrzała na niego pytająco. Stefan musiał się tu zgodzić z dziewczyną. Wacława miała na sobie czerwoną sukienkę i czarne buty, a Stefan czerwoną koszulę i również czarne buty. Z zewnątrz byli ubrani w tej samej kolorystyce. Czyżby dorwała się do jego majątku? Zapytała Jadwiga. Z różnym skutkiem, ale myślę, że jej się uda, bo inaczej nie spocznie. Nie rozumiem, jak można tak po prostu usunąć kogoś ze swojej drogi. Jadwiga była zakłopotana. Dziewczyna chciała nakłonić Stefana do rozmowy. Jadwiga, jesteś taką naiwną wiejską dziewczyną, a nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak okrutni bywają ludzie. I Wacława, ona taka jest. Stefan zamilkł. Ale ja nie wierzę, że ludzie mogą być tak okrutni. Nie wierzę. Jadwiga wypowiedziała to słowo sylabami. A jak ona chce go wyprowadzić z równowagi? Po prostu dosypuje mu coś do jedzenia, to wszystko. A medycyna sądowa wykaże, że mężczyzna zmarł na przykład na niewydolność serca. Jadwiga, słysząc to, spojrzała na Stefana wielkimi, zdziwionymi oczami. Tak, żyje w złym świecie. Jadwiga potrząsnęła głową i poszła ze Stefanem do obrazów. Przez cały czas Stefan próbował dręczyć Jadwigę, ale dziewczyna sprytnie ignorowała jego zaloty, a wtedy z pomocą przyszedł jej Łukasz. Machnęła ogonem i uciekła od kolczyków do mężczyzny, z którym przyszła na wystawę.
Miałaś już okazję go poznać? Łukasz zapytał z lekką obrazą w głosie. Przyczepił się do mnie. Nie wiedziałam, jak się go pozbyć. Jadwiga odpowiedziała chytrze. I to z własnej winy. To on mnie zostawił. Przepraszam, więcej nie zrobię takiej głupoty. Mężczyzna przytulił Jadwigę i cicho szepnął. Może zapomnijmy o tej wystawie. Chodźmy do restauracji, do jakiejś przytulnej. Jadwiga sama była nieco znudzona wystawą, więc chętnie przystała na propozycję Łukasza. Wieczór upłynął im w ciepłej atmosferze. Zjedli dobry i smaczny posiłek, porozmawiali, a następnie Łukasz odwiózł Jadwigę do domu. Gdy tylko Jadwiga weszła do domu, od razu zaczęła dzwonić do Sabiny. Przyjaciółka nie odebrała od razu, ale po chwili oddzwoniła. Ten twój Stefan, to prawdziwy kobieciarz, mnie też próbował poderwać. Oczywiście trochę się z nim pobawiłam i udało mi się dowiedzieć, co następuje. Tak, Wacława od dłuższego czasu próbuje pozbyć się męża, ale musi to zrobić bez zwracania na siebie uwagi. A Stefan powiedział mi, że w niedalekiej przyszłości Wacława prawdopodobnie postanowi otruć Stefana. Po prostu wsypie mu do jedzenia jakiś lek i tyle. Dostanie niewydolności serca. Tak więc, Sabina, pilnuj tego, co je Wojciech i co ty jesz, bo jak rozumiem, ta osoba nie cofnie się przed niczym. Dobrze, koleżanko, dziękuję bardzo. I oszołomiona tą wiadomością, Sabina odłożyła słuchawkę. Naprawdę zaczęła się martwić zarówno o siebie, jak i o Mikołaja. W tym samym momencie zeszła na dół do gosposi. Emilio, czy mogę od teraz gotować Wojciechowi wszystkie posiłki? Zapytała kobietę. Gospodyni spojrzała na nią ze zdziwieniem. Nie obraź się, jesteś bardzo dobrą kucharką, ale Wojciech potrzebuje specjalnego jedzenia i żeby ci ułatwić sprawę, chcę sama dla niego gotować. W porządku, odpowiedziała Emilia, ale zrobiła bardzo niezadowoloną minę. Sabina tego dnia gotowała posiłki dla Wojciecha osobno. Starała się gotować jak najbardziej różnorodnie, aby pacjentowi smakowało. Wojciech zauważył, że jedzenie się zmieniło. Czas mijał. Wacława nadal spędzała czas w nieznanych miejscach. Mężczyźni w jej życiu zmieniali się co jakiś czas, ale adwokat Stefan był stałym bywalcem domu. Niemal zawsze Wacława spędzała z nim czas, a Sabina często widywała go w domu. Nigdy jednak nie byli ze sobą sami, a dziewczyna starała się go unikać na wszelkie możliwe sposoby. Bała się, ale nadzieja na podniesienie Mikołaja na nogi nigdy w niej nie zgasła. I pewnego dnia w tym domu stała się rzecz straszna. Była sobota, Wacława była sama w domu. Dzień wcześniej powiedziała Emilii, że cały weekend spędzi w domu. Musi odpocząć, nabrać sił. Emilia przygotowywała śniadanie dla wszystkich. Postawiła na tacy talerz z owsianką i naleśnik. Gospodyni chciała zanieść je ogrodnikowi, który był chory i od dwóch dni leżał w łóżku. Starszej kobiecie zrobiło się go żal, więc postanowiła się nim zaopiekować. Nie wiedziała jednak o chorobie ogrodnika. Myślała, że to Emilia zaniosła Wojciechowi to pożywne śniadanie. Korzystając z krótkiej nieobecności gosposi, Wacława wsypała do miski z owsianką zakupiony wcześniej preparat. Biały proszek całkowicie wtopił się w białą mleczną kaszkę, sprawiając, że jego obecność w potrawie stała się zupełnie niewidoczna. Niczego nie podejrzewająca, Emilia chwyciła go pod nos i zaniosła. – Pozdrów go ode mnie! – krzyknęła za nią gosposia Wacława. – Przekażę! Przekażę, Wacławo! I kobieta wyszła. 40 minut później ogrodnik zachorował i zaczął się dusić. Przerażona Emilia zadzwoniła po karetkę. Ratownicy medyczni przyjechali na miejsce bardzo szybko. Za 15 minut byli już na miejscu. Ogrodnik został zabrany z ostrą niewydolnością serca. Kiedy został przewieziony do placówki medycznej, natychmiast umieszczono go na oddziale intensywnej terapii. Emilia. Wacława ryknęła, gdy tylko karetka zniknęła z pola widzenia. Powiedz mi, komu zaniosłaś rano tacę ze śniadaniem? Staruszka zawahała się. Do ogrodnika. Więc zaniosłaś tacę Wojciechowi? Nie, nie do Wojciecha. Jemu osobno gotuje Sabina, pielęgniarka.
Wojciech potrzebuje specjalnej diety, a Sabina sama się zgłosiła, żeby mu gotować, żeby mnie za bardzo nie stresować. Wacława była bardzo zła na tę wiadomość. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Przecież Wojciech jest moim mężem, krzyczała młoda kobieta. I to ja powinnam decydować, co jest dla niego najlepsze, a nie jakaś pielęgniarka. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Emilia siedziała cicho, nic nie mówiąc na swoją obronę. Gdzie jest opiekunka? Kobieta zapytała groźnie. Jest w swoim pokoju. A Emilia kiwnęła głową w stronę pierwszego piętra. Wacława zaczęła pospiesznie wchodzić na pierwsze piętro, zaskakując tym Sabinę. Dziewczyna siedziała w fotelu w pokoju Mikołaja, czytając mu książkę. Widzę, że zwąchałaś się z moim mężem, powiedziała do niej nieśmiało Wojciech. Przecież sama gotujesz mu jedzenie. Twój mąż potrzebuje specjalnej diety bogatej w witaminy, minerały, białko. Cicho odpowiedziała Sabina. Sama wiem lepiej, czego potrzebuje mój mąż. I koniec z osobnym jedzeniem i osobnym stołem. Powiedziała groźnie Wacława i wyszła z pokoju. Sabina już wiedziała, co się stało z ogrodnikiem. Wojciechu, Sabina zaczęła nieśmiało. Nie sądzisz, że Wacława chce się ciebie pozbyć? Powiem ci coś strasznego o twojej żonie. Pewnie nie uwierzysz, ale to słyszałam na własne uszy. Dziewczyna musiała nastawić się na długą opowieść. Chciała powiedzieć Wojciechowi całą prawdę. Nie mogła już dłużej tego ukrywać. To jest Wacława, twoja żona. Chciała cię zabić rok temu. Ustawiła wypadek z pomocą swojego przyjaciela i prawnika Stefana. Nie udało się. Stefan się wzdrygnął. Nie wykończył cię. Zrobił z ciebie inwalidę. A Wacława chce przejąć cały twój majątek. Odwaliłem kawał roboty, bawiąc się w detektywa. Musiałam zaangażować do tego koleżankę. Była na imprezie ze Stefanem, bliskim przyjacielem twojej żony. I Jadwiga powiedziała mi, że Wacława chciała cię otruć. Podać lek, który na sekcji wykazałby tylko ostrą niewydolność serca. Dziś rano ogrodnika zabrała karetka z niewydolnością serca. Leży teraz na intensywnej terapii, ale jedzenie, które niosła mu Emilia, Wacława myślała, że niesie tobie. Sabina milczała, łapiąc oddech. Teraz zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji. Musisz uważać, jesteś bezbronna i w razie niebezpieczeństwa nie będziesz w stanie się przeciwstawić. Wojciech siedział i w milczeniu słuchał dziewczyny. Nie mogę w to uwierzyć, powiedział w końcu. Też bym pomyślał, że to serialowa fikcja reżyserów, ale sam to wszystko słyszałem. A Jadwidze, przyjaciółce, ufam. A dzisiejsza sytuacja z ogrodnikiem po raz kolejny potwierdziła moją hipotezę. Nie bez powodu zaczęłam dla ciebie gotować, bo o tym wiedziałam. A w tym roku w ogóle się nie leczyłaś. W razie twojej śmierci, komu przypadnie cały twój majątek? Do mojej żony Wacławy. Wojciech odpowiedział niepewnie. Nie mam innych krewnych. Cóż, ona właśnie tego chce. Muszę natychmiast sporządzić testament. Możesz zaprosić do mnie notariusza? Sabina skinęła głową. Notariusz miał być w domu za 2 dni. Wacława jakoś się o tym dowiedziała. Była bardzo niezadowolona. Przyszła więc do pokoju Wojciecha. Co ty robisz? Po co ci notariusz? Wacława zaczęła konfrontować się z mężem. Zamierzasz umrzeć? Nie, nie zamierzam. Ale chcę sporządzić testament. Mężczyzna odpowiedział spokojnie. A dla kogo go sporządzisz, Wacławo? Cały ten majątek nie jest twój. Mam prawo dysponować nim jak chcę. Ale nie zostawisz mnie bez wszystkiego, prawda? Dziewczyna zapytała spokojnie. Sama zdecyduje, jak chce rozporządzić swoim majątkiem. Wacława wyszła z pokoju, głośno trzaskając drzwiami. Nie mogę dopuścić notariusza do domu. Kobieta syczała do siebie. Wacława wiedziała, że notariusz ma przyjechać jutro o 12 po południu. Chciała poczekać na niego we wsi, żeby nie przyjechał. Wacława uknęła to tak sprytnie, że nie zorientowali się w jej planie. Zaparkowała samochód przed wsią, wyjęła lewarek, koło zapasowe i zatrzymała samochód, którym jechał notariusz. Młoda damo, potrzebujesz pomocy. Z czarnego samochodu wysiadł 45-letni mężczyzna. Tak,
Coś chyba jest nie tak z kołem, odpowiedziała Wacława. Słowo po słowie Wacławie udało się przekonać mężczyznę, by zawiózł ją do serwisu samochodowego. Notariusz wsadził ją do swojego samochodu, a do Wacławy wezwano lawetę. Podrzucę cię do sklepu z oponami i sam pojadę. Mam spotkanie z człowiekiem z twojej wsi, powiedział do niej w samochodzie. Wacława przytaknęła w odpowiedzi, ale gorączkowo zaczęła myśleć, jak zatrzymać go na dłużej. Gdy tylko dojechali do serwisu samochodowego, udała, że boli ją brzuch, zaciskając ręce na brzuchu, na co notariusz zaproponował, że zawiezie ją do szpitala. Wacława potrzebowała tylko tego. Po drodze notariusz oddzwonił do Sabiny, że nie będzie mógł dziś do niej przyjechać. Dziewczyna była bardzo zdenerwowana. Oczywiście natychmiast poinformowała o tym Wojciecha. Wacława wróciła dopiero pod wieczór. Była bardzo zadowolona, że nie wyszło jej z Wojciechem, ale nie powiedziała o tym głośno. Sabina umówiła się na spotkanie z notariuszem następnego dnia, ale Wacława znów próbowała zejść mężowi z drogi. Głęboką nocą Wacława po cichu zakradła się do sypialni Mikołaja. Nie panowała nad sobą do tego stopnia, że była gotowa udusić go w jego własnym łóżku. Sabina nie spała. Zgasiła światło w pokoju i leżała z otwartymi oczami w łóżku, aż nagle usłyszała jakieś szuranie. Wytężyła słuch. Z pokoju Mikołaja dochodziły jakieś dźwięki. Sabina, szybko zarzucając na siebie szlafrok, wybiegła z pokoju i popędziła do sypialni Wojciecha. W pierwszej chwili chciała zapukać, żeby nikogo nie zaskoczyć, ale w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Gdy otworzyła drzwi, zobaczyła, że Wacława pochyla się nad Wojciechem z poduszką w rękach, dusząc mężczyznę, a ten rozpaczliwie stawia opór. Wysuwał nogi jak najdalej mógł. Rękami chwytał powietrze, jakby szukał oparcia. Sabina podbiegła do Wacławy i odepchnęła ją od Wojciecha z taką siłą, że kobieta poleciała do tyłu pod ścianę, która znajdowała się 2 metry od łóżka Wojciecha. – Co ty wyprawiasz? – krzyknęła Sabina i zaczęła badać pacjenta. Oddychał głęboko i często próbował złapać oddech. – Wacława! Wojciech spojrzał na żonę zdziwionym wzrokiem. – To, co mówiła mi o tobie Sabina, to była prawda? Teraz Wacława patrzyła już na Sabinę gniewnymi, wściekłymi oczami. – Więc to znaczy, że jesteś taka dobra. Zastanawiałem się, kto przeszkadza w realizacji moich planów. – A jakie były twoje plany? – Wojciech nagle ją zapytał, żeby usunąć mnie z drogi. Tamten wypadek nie wypalił, więc postanowiłaś otruć mnie tabletkami. I ucierpiał niewinny człowiek, ogrodnik. Więc w środku nocy z desperacji postanowiłeś mnie udusić. Wacława spojrzała na Wojciecha bez mrugnięcia okiem. Jakież było jej zdziwienie, gdy usłyszała jego słowa. Skąd ty to wszystko wiesz? Zapytała i natychmiast zwróciła się do Sabiny. To byłaś ty. To na pewno ty podsłuchiwałaś wszystko w tym domu. Kto cię tu przysłał, co? Kobieta powoli podeszła do Sabiny. Sabina była drobna i szczupła w porównaniu z Wacławą, która miała prawie 5 stóp wzrostu. Rzuciła się na Sabinę, złapała ją za włosy i zaczęła ciągnąć po pokoju. Biedna dziewczyna nie spodziewała się takiej reakcji z jej strony i nie mogła z tym walczyć. – Wacława! – krzyknął Wojciech z łóżka. – Wacława, przestań natychmiast! Próbował przekonać Wacławę, żeby puściła Sabinę, ale oczywiście bez skutku. – Emilia! – krzyczał zrozpaczony mężczyzna, ale gosposia również nie reagowała. Staruszka mieszkała na parterze i była trochę głucha. Wtedy Wojciech postanowił posunąć się do ekstremalnych metod. Inaczej Wacława po prostu zabiłaby jego opiekunkę na jego oczach. Wojciech usiadł na łóżku, zebrał wszystkie siły i próbował wstać. Wacława, pochłonięta włosami Sabiny, nie zauważyła tego. Pierwsza próba wstania z łóżka Wojciecha spełzła na niczym, ale nie rozpaczał. Czuł w sobie siłę, by wstać. Te wszystkie masaże i leki, które brał, powinny przynieść pożądany efekt. I tak Wojciech po raz drugi zebrał wszystkie siły i wstał. I udało mu się. Najpierw stanął na nogach, lekko się zataczając. Tak dawno nie czuł stopami solidnej powierzchni,
że przez pierwsze kilka sekund po prostu rozkoszował się tym nieporównywalnym z niczym innym doznaniem. Potem rzucił się na ratunek Sabinie. Puść ją natychmiast. Wojciech zaczął odciągać żonę od opiekuna, ale Wacława trzymała dziewczynę w martwym uścisku. Sabina przestała już krzyczeć. Ale Wojciech silnymi męskimi dłońmi odepchnął Wacławę i przytulił Sabinę. Jak się masz? Wszystko w porządku? Zapytał, patrząc w oczy dziewczyny. W oczach miała łzy, a w niektórych miejscach na twarzy otarcia i zadrapania. Chciała się rozpłakać z bólu i obrazić na jego oczach, ale nagle jej oczy się zaokrągliły. Wojciech, wstałeś? Zapytała szeptem. Wojciech, wstałeś? Dziewczyna powtórzyła to zdanie jeszcze raz. Przytuliła się do niego mocno i była gotowa go pocałować, ale powstrzymała się. Wacława również spojrzała na męża, nie wierząc, że stoi na nogach. Tak, Sabina, już wstałem. I to wszystko dzięki tobie. A teraz dzwonię na policję. Niech się tobą zajmą. Te słowa były już skierowane do Wacławy. Wacława szybko wybiegła z pokoju, chwyciła z przedpokoju kluczyki od samochodu, wybiegła na zewnątrz, wsiadła do auta i odjechała. Policja przyjechała godzinę później. Wojciech spisał zeznanie, po czym razem z Sabiną opowiedzieli wszystko, co wiedzieli. Sabina musiała zadzwonić w środku nocy do przyjaciółki Sabiny, Jadwigi, żeby złożyła zeznania. Wacława została zatrzymana rano na lotnisku. Była gotowa lecieć do Turcji. Na koncie miała sporo pieniędzy, wystarczających na pierwszy pobyt w obcym kraju. Nie udało jej się jednak uciec i teraz będzie musiała odpowiedzieć przed sądem za wszystko, co zrobiła. Robert Ogrodnik przeżył. Musiał przejść długą kurację, a że był chory i miał słaby apetyt, zjadł na śniadanie zatrutą owsiankę. Jadwiga i Łukasz również byli bardzo poważni. Młodzi ludzie dużo ze sobą przebywali i na pewno się lubili. Relacje między Wojciechem i Sabiną weszły na inny poziom. Wojciech się podniósł, zaczął żyć pełnią życia. Na pewno mogę teraz zabrać cię w dobre miejsce. Wtedy nie miałem czasu, ale teraz całe życie jest nasze. Sabina bardzo polubiła Wojciecha, bo nie na darmo włożyła tyle wysiłku, by postawić go na nogi. Ryzykowała życiem. Miesiąc później Sabina wprowadziła się do wielkiej posiadłości Wojciecha. Dwa dni temu złożyli wniosek o pozwolenie na ślub.